Dzień dobry, witamy serdecznie. W tym zestawieniu po raz kolejny będziemy studiowali tym razem Księgę Eksodusu, a co najmniej do połowy. Albo do jakiejś części tam po Tak, prostu. mniej więcej, do nadania prawa. Bo prawo już było omówione. Tak. I zaczniemy od takiego pytania. Chcielibyśmy, żebyście nam powiedzieli, jak widzicie taką sytuację, że czy kłamstwo niekiedy jest dozwolone? I jeżeli tak, to jakie są tego granice? A jeżeli nie, to dlaczego? Więc sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Zapraszamy Was, żebyście tam na klawiaturkach czy na telefonach coś tam powiedzieli nam, a my będziemy odpisywać i bardzo chętnie poznamy Wasz punkt widzenia i mam nadzieję, że będziemy wszyscy coś robili dla siebie. To będzie fajne. Tak jest. A teraz przechodzimy już do fragmentu. Tekst, który będziemy czytać, będzie krótki, ale cała historia, którą będziemy chcieli poruszyć, jest ogólnie zawarta w pierwszym rozdziale Księgi Wyjścia. A ja czytam od wersetu 8. Wówczas nastał nad Egiptem nowy król, który nie znał Józefa, i powiedział do swojego ludu: Oto lud synów Izraela stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze, by się nie rozmnożyli, bo gdyby przyszła wojna, mogliby przyłączyć się do naszych wrogów i walczyć przeciwko nam i opuścić ziemię. Ustanowiono więc nad nimi nadzorców, aby ich gnębili ciężarami, i lud Izraela zbudował dla faraona miasta na składy Pitom i Ramzes. Tak jest. Właśnie. To jest dla mnie bardzo ciekawa sytuacja. W ogóle opis tego, w ogóle ta sytuacja jest taka intrygująca z tego względu, że wyobraźmy sobie, że przyjeżdża do Polski jakaś mniej znana narodowość. I to 400 lat temu, i w pewnym momencie ta narodowość staje się o wiele bardziej liczna niż populacja, że tak powiem, tubylców, tak to nazwę. No i to ja się naprawdę nie dziwię, że faraon z perspektywy właśnie takiej politycznej, władcy narodu, władcy jakiegoś kraju, widzi w tym problem. No bo tak jak właśnie Kuba powiedziałeś, przecież w sytuacji, w której na przykład w Polsce nas Polaków jest tam powiedzmy 30 kilka milionów i nagle się okazuje, że w Polsce mamy 40 milionów jakiegoś innego, w ogóle 40 milionów dodatkowych ludzi, którzy zamieszkują nasze ziemię, to abstrahując od tego, jak to Abstrakcja, no. może w ogóle logistycznie zostać poukładane, ale no to jest realna siła, z którą należy się liczyć. Tak jest. No i właśnie to jest jeszcze ciekawe, że jakby po latach Józef umarł, wymarli też jego bracia i całe to pokolenie, lecz syno... Nie, dobra. Ósmy werset, przepraszam. W Egipcie objął też rządy nowy król. Nie znał on Józefa. I to jest bardzo ciekawe, że właśnie widocznie przez te paręset lat jednak pamięć o tym Józefie dalej była, że tak powiem, w umysłach faraonów, że co najmniej nie mam sprawozdania, żeby ci faraonowie źle traktowali Izraelitów, co nie? Ale dopiero wtedy, kiedy ten faraon powstał, został królem, został faraonem, to podejście do Izraelitów się zmieniło, więc te stosunki mogły być dość przyjazne po prostu w tym czasie. No, wydaje się, że na pewno tak było, biorąc pod uwagę, że w takim krótkim okresie, jakby nie patrzeć, te kilkadziesiąt osób, które przyszło do Egiptu, mogło się tak bardzo rozmnożyć. Ja sobie to w ogóle tak myślę, że to nie jest pierwszy przypadek w Biblii, kiedy mamy jakiegoś króla, który nie uczy się na błędach, albo nie uczy się z historii. Przypomina mi się chociażby kwestia Belszazara w Babilonie, gdzie mamy, w ogóle to jest pięknie przedstawione, że w czwartym rozdziale Księgi Daniela mamy piękne świadectwo Nabuchodonozora, jak po wielu różnych sytuacjach, a w efekcie po upokorzeniu go przez Boga, Nabuchodonozor się nawraca i wydaje świadectwo wobec całego Babilonu, a jego bodajże wnuk chyba, bo jest napisane w Biblii, że ojciec. Tak, ale to ale właśnie te konotacje są takie. W każdym razie jego potomek, dość bliski, ma totalnie wywalone na to, co przeżył Nabuchodonozor, albo jakie to zmiany wywołało w jego duchowości i popełnia błąd, popełnia grzech, który ostatecznie doprowadza do upadku Babilonu, do śmierci tego człowieka. Tak. Więc mamy po prostu, tak jak tutaj, jakiegoś następcę tronu, jakiegoś oficjela, króla, który
można powiedzieć, nie wyciąga wniosków, albo próbuje napisać własną historię wbrew temu, wbrew doświadczeniom, które mieli jego przodkowie. No, ale też można spojrzeć na tę postać faraona, że no po prostu, wyobraź sobie, bo to już mamy około 400 lat po tym, jak Izraelici zasiedlili ziemię, która została im dana ze względu na Józefa. No i wyobraź sobie, że ktoś ci mówi, że na przykład, nie wiem, no że, no tak, ale oni 400 lat temu nam wyświetlili dużą przysługę, a ten ktoś mówi, no dobra, to było 400 lat temu. Ja tych ludzi ani nie pamiętam, nawet ich dziadków nie znam. To już jest to ciężka prawda. Sprawa. I też ciekawy jest powód, w którym faraon, dla którego faraon, zechciał po prostu zrobić tą rzeźniewniątek, nie? Pozabijać męskie dzieciaczki. I to jest bardzo ciekawe, bo faraon nie do końca jakby ma dwa powody. Jeden dlatego, że właśnie jest naród Izraela już liczniejszy od narodu Egipcjan, a drugi to jest powód, w którym czysto taktyczno-polityczno-militarny, że tak to nazwę, dlatego że po prostu, kiedy nastałaby jakaś wojna z krajem ościennym, to faraon mówi właśnie, że mogliby Izraelici się od nich odłączyć, przyłączyć się do wrogów i pokonać już wtedy w ogóle Egipcjan, nie? Więc mi się wydaje, że to jest właśnie ciekawe dla mnie w Biblii, że jakby ci królowie albo niektóre postacie w Biblii ogólnie to na logikę, na politykę, jakąś taktykę i zdrowy rozum, to oni robią logicznie, nie? Tylko niekiedy efekt tego no nie jest dobry, nie jest też tą wolą Bożą, nie? I to mi się właśnie podoba, że nawet jeśli ludzie podejmują jakieś tam decyzje, które ostatecznie kształtują bieg wydarzeń, to i nawet jeśli właśnie te decyzje powodują, że ten bieg wydarzeń nie jest zgodny z wolą Boga, to Bóg nie jest jakimś biernym obserwatorem, tylko dokonuje jakichś zmian, czy bezpośrednio przez siebie, czy z wykorzystaniem ludzi, nie zaszczepiając jakąś myśl, czy po prostu kształtując tych ludzi, czy wpływając na nim przez w jakikolwiek sposób. I zresztą tutaj właśnie to widzimy w osobach chociażby pierwszych takich pozytywnych bohaterach Księgi Wyjścia, czyli tych położnych hebrajskich, które ostatecznie w teorii powinny być wykonywać właśnie rozkaz króla, rozkaz faraona, a jednak boją się Boga. Jednak właśnie jest zarysowana ta relacja jakaś duchowa, która wpływa na zachowanie tych kobiet. No i one decydują się być posłuszne Bogu i ratują naród. Tak. To akurat ciekawe, że posłuszne Bogu, no bo jednak faraon też był postrzegany jako Bóg. Właśnie, fajne to jest, tak, to jest ciekawa jakby myśl. Faraon był, one postanowiły służyć Bogu, ale nie temu, którego cała jakby narodowość to czci jakby. Tak, ale to jest o tyle ciekawa rzecz, bo jak rozmawialiśmy przed odcinkiem jeszcze, to Kuba zwrócił uwagę, że analizując różne źródła, właśnie manuskryptów starotestamentowych, no to to nie jest tak w 100% pewne, że położne hebrajskie, to wynika, tak, nie? Że położne hebrajskie to były hebrajki. Hebrajki. Równie dobrze mogłyby być Egipcjanki, które zostały oddelegowane. Tak, że położne hebrajskie, czyli Egipcjanki, jakby którym dało się odpowiedzialność bycia położnymi dla Hebrajek. Tak, i właśnie z perspektywy i z tej perspektywy, przyjmując taki punkt widzenia, no to widzimy Egipcjanki, które rzeczywiście wybierają między Bogiem a Bogiem. Tak. I decydują się wybrać tego Boga. I to jest naprawdę wyjątkowe, bo to pokazuje, że tak powiem, już tak jakby takie, nie wiem, takie działanie narodu izraelskiego, w sensie jak ten naród, jakie wrażenie wywierał na ludziach dookoła, że jednak to był ktoś, że ten lud był inny, ich wierzenia, sposób bycia, cokolwiek przyciągało innych, że nawet właśnie mogło być tak, że część Egipcjan porzucało swoją rodzimą wiarę, wyznanie na rzecz kultury obcych. Tak. No i tak jakby ja się troszkę przychylam ku temu, że to niekoniecznie musiały być Hebrajki, z tego względu, że one potem, jak czytamy, że faraon się ich pyta, dlaczego tak robicie, nie? Że dlaczego nie wykonujecie moich rozkazów?
a one mówią, że Hebrajki są o wiele bardziej żywotne niż Egipcjanki, co nie? W sensie, to nie musi konkretnie oznaczać tego, że... Inaczej, to na pewno oznacza, że one mają porównanie. Tak. To na pewno oznacza, że one jakby też miały tą historię służenia w narodzie egipskim, a potem w hebrajskim. I to może oznaczać tak, że po prostu Hebrajki były wykorzystywane też w ten sposób do pomocy, nie? Ale po prostu, jeżeli by założyć, że to były Egipcjanki, no to jakby one mogły po prostu wymyślić dowolny argument, który jeszcze... No, wyobrażam sobie tak. Idziesz sobie do Faraona i Faraon się boi tego, że oni za szybko się rozmnażają. Mhm. Ich uciska, a oni jeszcze bardziej się rozmnażają. Potem stwierdza, że robi plan, że pozabija męskich potomków, żeby nie miał kto walczyć. Potem przychodzą położne i mówią, że one są bardziej żywotne od Egipcjanek. I się nie udaje zabijać tych chłopców. Więc ja z perspektywy Faraona bym się trochę przestraszył, może nie przestraszył, ale zaniepokoił i być może chciał wprowadzić jakiś plan B, który sprawi, że jednak ten się uda plan. No bo wszystko, co teraz robił, żeby zabezpieczyć przyszłość Egiptu, nie udawało się. No ale ostatecznie podjął kolejne działanie, które miało już załatwić sprawę, prawda? Więc nawet jeśli przy porodzie nic się nie udało, no to okej, pyk, dzieciaki do tego roku, raczej chłopcy do tego roku, fru do Nilu. No. Więc, a potem miał i tak impostora w rodzinie. Tak, tak. Właśnie jak będziemy przychodzić do drugiego rozdziału, to jest... Tak, tak. Ja też nie chcę w tym momencie przedstawiać, otwierać zbyt dużo, ale zwróćcie uwagę, to będzie bardzo ciekawe, jak... Kim są bohaterowie, pozytywni bohaterowie właśnie pierwszych rozdziałów. Do tego przejdziemy i to sobie rozwiniemy w drugim rozdziale, ale już w pierwszym bardzo fajnie to widać w osobach chociażby tych położnych, które były tutaj naprawdę wielkimi pozytywnymi bohaterami. No i stąd nasze pytanie na początku odcinka, czy kłamstwo w niektórych aspektach jest uzasadnione? Bo najpierw, zanim porozmawiamy o tym, to jeszcze wy zapauzujcie nagranie i napiszcie, co myślicie, a potem zobaczymy, czy nasze poglądy jakoś się zgadzają. Ale biorąc pod uwagę te wydarzenia biblijne, ale nawet też historyczne po prostu, że właśnie tutaj pierwszy rozdział Księgi Wyjścia, potem mamy też z Księgi Jozuego prostytutkę, która kłamie a propos zwiadowców. Mamy po prostu takie przykłady biblijne, w których kłamstwo było nawet takie, że... Bo tutaj jak widzimy, że Pan Bóg im za to błogosławił jeszcze bardziej. Za to, że kłamały. Zbudował im domy. Tak, tak, tak. Ale na przykład po prostu nawet nie tak daleko patrzą, to około te 80 lat temu, no to przecież na przykład ukrywało się Żydów, co nie? No i ludzie po prostu w oczy kłamali innym ludziom. A czy to było złe? No właśnie, to jest trudne pytanie, co nie? Gdzie postawić tą granicę? Jak mam po prostu coraz bardziej taką narrację, w sensie taki sposób myślenia, że jakkolwiek to można skomentować, że to daje ogromny wytrych i pole manewru do nadużyć, to naprawdę intencja jest tutaj bardzo kluczową rzeczą. No bo właśnie mówiąc na przykład o kłamstwie, które było potępione, no to przecież w Księdze Rodzaju mamy całą historię związaną z Abrahamem, czy później też z Izaakiem, którzy oszukują notabene Faraona, jeśli chodzi o tradycja rodzinna. Tak, dokładnie, jeśli chodzi o swoją żonę. I tak sobie myślę, że taką rzeczą, która na pierwszy rzut oka wpada mi do głowy, którą na pierwszy rzut oka można zauważyć, to jest to, że intencją kłamstwa w przypadku Abrahama czy w przypadku Izaaka było własne dobro, skupienie na sobie, troska o moje życie czy o mój dobrobyt, a tutaj kwestią kłamstwa było czyjeś życie, czyjś dobrobyt, czyjeś dobro. Więc... Trzeba uważać. Tak, nie, bo właśnie to jest trudne i co? Można byłoby oczekiwać, że co? Teraz powiemy, że kłamcie, jeśli nic z tego nie macie. Ale no też nie o to chodzi, prawda? No, no. Tylko kiedy stoimy w sytuacji, w której wymagane jest od nas podjęcie jakiejś decyzji, obranie jakiegoś stanowiska, jakieś działanie, no to co się dzieje w naszej głowie?
prawda? Dlaczego chcemy podjąć taki, a nie inny wybór? Dlaczego decydujemy się powiedzieć to, ale nie coś innego? Dlaczego decydujemy się skłamać? Albo dlaczego zdecydujemy się stać w obliczu zagrożenia i obronić prawdy? No bo można powiedzieć, że Piotr też w obawie o swoje życie właśnie skłamał, wypierając się Jezusa. Mhm. I teraz pytanie, czy to zawsze jest dobra droga? No właśnie, nie? Bo to jest bardzo skomplikowane. Niemniej jednak, tak jak właśnie wspomniałeś, Rahab w księdze Jozuego, czy tutaj mamy właśnie położne, które ewidentnie w sytuacji, w której zostały przyłapane na kłamstwie, nie są potępione. Mhm. Więc to co ja... Nawet pochwalone. Tak, to co ja bym wyciągnął z tego, to i my nie bądźmy skorzy nagli do potępiania kogoś w takich sytuacjach, raczej, nie wiem, spróbujmy poznać sytuację, albo w ogóle po prostu bądźmy dla ludzi, wspierajmy się nawzajem, a nie osądzajmy, nie znając szczegółów. Tak. Także podsumowując, takie główne dwie rzeczy można wyciągnąć z tego pierwszego rozdziału, to, że z powodu strachu niekiedy robi się głupie rzeczy, które z perspektywy logiki mogą wydawać się logiczne po prostu i dobre. A druga rzecz to taka, że niekiedy służenie drugiemu człowiekowi jest ważniejsze i zachowanie jego życia, kiedy to jest po prostu konieczne, to jest po prostu bardzo istotna sprawa. Także jest bardzo, bardzo ważne. Także to można sobie przełożyć nawet na inne rzeczy mniejsze, typu tylko też właśnie trzeba uważać z tym. Dlatego wydaje mi się takim prostym podsumowaniem, troszczmy się o siebie nawzajem. Troszczmy się o siebie nawzajem. I teraz będzie modlił się Piotrek, a potem pomodlicie się wy, albo na odwrót. Na odwrót. Na odwrót. 30 sekund dla was, a później będziemy się modlić. Panie Boże, chciałbym podziękować Ci za odwagę, którą dajesz ludziom. I choć może nie dla każdego, być może nie w każdym momencie, to tak odwagę może zostać wyposażony każdy z nas. I tak jak w przykładzie z pierwszego rozdziału, dziękuję Ci za odwagę tych położnych, które zdecydowały się pozostać wierne Tobie w obliczu zagrożenia i zdecydowały się ocalić życie niezliczonej liczby ludzi. Dlatego, Panie, dziękuję Ci za to i proszę, dodawaj nam tej odwagi, abyśmy mogli chronić siebie nawzajem i być wierni Twojemu Słowu i Twojej miłości. Amen. Amen. Fajnie, że byliście razem z nami podczas tego pierwszego odcinka. Mamy nadzieję, że zobaczymy się kolejnego dnia i kolejnego dnia i kolejnego dnia, że zbyt szybko nie przejemy się wam. Więc trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Z Bogiem, pa!